Tramwaj na Takowiecki to jest inwestycja tramwaju do Wilanowa, dzięki której tramwaje z miasteczka Wilanów czy z Gagarina będą mogły pojechać bezpośrednio do metro Pole Mokotowskie i w inne rejony centrum Warszawy czy w kierunku Mokotowa. A jak to będzie wyglądać? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Rakowiecka. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Rakowiecka. A właściwie pierwszy film na temat budowy tej nowej trasy tramwajowej, która się zaczyna przy pętli tramwajowej Kielecka. Bo w tym miejscu tramwaje linii 33 kończą trasę i następnie wyjeżdżają ponownie swoją trasę przez metropole Mokotowskie dalej w kierunku metra Młociny. Tutaj tramwaje skręcają w kierunku lewym, czyli na północ, a już niedługo tramwaje pojadą dalej prosto, skręcając później w lewo i prawo na Puławskiej i skręcając jeszcze raz w prawo w kierunku Wilanowa. To jest oczywiście fragment całej nowej trasy tramwajowej do Wilanowa, ciągnącej się od Wilanowa bezpośrednio przez Pole Mokotowskie pod Warszawą Zachodnią i kończąc się na Woli. Cała trasa tramwajowa powstanie po 2030 roku, bo to jest długi odcinek i jest podzielony na różne etapy. A w tym miejscu przelatujemy nad przystankiem tramwajowym metro Pole Mokotowskie, które zmieni swoje trochę oblicze, będzie więcej przystanków tramwajowych i będą znajdować się na każdym z wlotów, a właściwie na każdym z wylotów. Natomiast to, jak się zmieni ta ulica, no właściwie wróci do swojej pierwotnej formy. Tramwaje tutaj jeździły do 1967 roku. Wtedy była mania na likwidowanie różnych tras tramwajowych pod pretekstem tworzenia się korków przez trasy tramwajowej. Po zlikwidowaniu tras tramwajowych korki cały czas były, a pasażerowie musieli stać w tych samych właśnie korkach, nie mogąc skorzystać z tramwajów. Tramwaje do Wilanowa, na Kasprzaka i na Takowieckiej w ten sposób zniknęły, ale na szczęście teraz wracają. I to jest dobra nowina. Tak samo jak dobra nowina jest taka, że od 1985 roku jest coraz więcej tramwajów. Właśnie w 1985 roku miast, w których były tramwaje, było 250. Teraz to już jest ponad 400 miast, wśród których jest oczywiście Warszawa i ma coraz większą sieć tramwajową. Oczywiście nie tak dużą jak w Łodzi, ale może trochę w lepszym stanie. Dobra, kończąc tą anegdotkę historyczną, przejdźmy do tego faktycznie, jak ta trasa tramwajowa będzie wyglądać. Nowa trasa tramwajowa będzie dokładnie tak samo wyglądać jak stara, czyli po stronie północnej będzie torowisko tramwajowe, z tym razem już zielone, z czterema nowymi przystankami według tramwajów, ale według mnie pięcioma nowymi przystankami, jak i również z nową jezdnią. W każdym pasie, w każdym kierunku będzie po jednej pasie, no i oczywiście przed skrzyżowaniami będą pasy do skręcania. W tym miejscu trasa tramwajowa kończy się z węzłem na Takowieckiej, a teraz zetknijcie sobie, jak wyglądają wizualizacje całej nowej trasy tramwajowej. Oczywiście tramwaje nie popełniają błędów i przy nowych inwestycjach realizują wszelkiego rodzaju wszystkie rozjazdy, tak aby tramwaje mogły później przy tworzeniu się korków, protestów czy innych rzeczy po prostu jeździć objazdami. A tu macie przy okazji zdjęcie archiwalne z Narodowego Archiwum Cyfrowego i jak to wyglądało wcześniej. Tramwaj na Rakowieckiej połączy się, tak jak powiedziałem, z tramwajem do Wilanowa, w tym miejscu na ulicy Puławskiej. Na ulicy Puławskiej, jak mówiłem jeszcze rok, a właściwie dwa lata temu, powstanie wielki węzeł przesiadkowy. W jednym miejscu na ulicy Puławskiej będą obok siebie cztery tory tramwajowe. Każdy tor będzie w każdym innym kierunku. Będą osoby tory skręcające właśnie do Wilanowa, na Rakowiecką, jadące w kierunku centrum Warszawy, czy jadące na Mokotów. W ten sposób trasy tramwajowe będą tutaj ładnie jeździć i nie będą się tworzyć za tory tramwajowe. Sama trasa tramwajowa z Wilanowa będzie mieć specjalny lewoskręt bezpośrednio w kierunku właśnie Mokotowa czy w kierunku metra Pole Mokotowskie trasą na Rakowieckiej. W ten sposób to wszystko połączy się w jeden cały węzeł. Ale jak możecie się domyśleć, to oczywiście nie wygląda tak wszystko ładnie i pięknie. Tramwaj na Rakowieckiej jeszcze nie powstaje. Powstanie niedługo, ale tramwaje nie robią swoich błędów i cały węzeł na Puławskiej, który teraz powstaje w ramach tramwaju do Wilanowa, ma już budowane wszystko do zjazdy w ramach tramwaju na Takowiecki. To znaczy, powstają wszystkie rozjazdy, które są w kolizji z aktualną, powstającą nową infrastrukturą tramwajową. To znaczy, rozjazdy będą, ale tam, gdzie się kończy nowe torowisko, po prostu się ucinają. Kolejny cały odcinek i czwarty tor, który powstanie na Puławskiej, powstanie już w ramach tej inwestycji
i będzie budowany dopiero, kiedy rozpoczną się budowy tramwaju na Rakowieckiej. Szkoda, że to nie powstaje wszystko w ramach jednej inwestycji, ale tramwaju warszawskim brakowało pieniędzy na wybudowanie tego wszystkiego w ramach jednej inwestycji, dlatego to jest podzielone i dlatego ta budowa zaczyna się rok później po pierwotnym właśnie rozpoczęciu tramwaju do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa, a właściwie tramwaj na Rakowieckiej, będzie mieć jeden przystanek na samym środku inwestycji, czyli przystanek Wiśniowa. Przystanek będzie się znajdować po zachodniej stronie skrzyżowania, a same przystanki pozostałe, które powstaną, będą też po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej będzie przystanek Rakowiecka przy samym węźle z ulicą Płaską, a po stronie wschodniej i zachodniej będą przystanki Metropole Mokotowskie i tam trochę się zmieni. Co do drzew, możecie zobaczyć, że jest ich tutaj trochę. Część oczywiście będzie musiała zniknąć w ramach tej inwestycji, które są w bezpośredniej kolizji z tramwajami, natomiast zdecydowaną większość nowej trasy tramwajowej zajmą tory po aktualnej jezdni. Jezdnia się zmniejszy, tak jak powiedziałem, do jednego pasa w każdym kierunku, pomijając skrzyżowanie, gdzie będą oczywiście pasy do skręcania. Natomiast w tym miejscu, przy metrze Pole Mokotowskie, będą przystanki tramwajowe za skrzyżowaniem. Dlaczego za, a nie przed skrzyżowaniem? Ponieważ jeżeli tramwaj ma przystanki za skrzyżowaniem, w ten sposób może lepiej korzystać z zielonej fali. To znaczy tramwaj najpierw utrzyma zielone światło na przejechanie skrzyżowania, a następnie będzie mieć wymianę pasażerską na przystankach. W ten sposób szybciej przejeżdża przez przystanki i będzie faktycznie mógł osiągnąć te ciekawe wyniki, jeżeli chodzi o prędkości. Bo tramwaj z Wilanowa dojedzie tutaj, do metra Pole Mokotowskie, mniej więcej w 15 minut. Z ulicy Dolnej tutaj w mniej niż 10 minut, także całkiem szybko. Ta trasa tramwajowa, jak widzicie, jest całkiem potrzebna, bo połączy metro Pole Mokotowskie z Wilanowem, tak aby tramwaje szybko mogły tutaj dojechać i obsłużyć też pierwszą linię metra, jeżeli ktoś potrzebuje takiej przesiadki i takiej możliwości przesiąknięcia się. W tym miejscu jeszcze zetkniemy sobie na cały przylot z góry, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej side to side, jak to się wszystko połączy w jedną całość, no i tak to wygląda. Cała ta trasa tramwajowa nie jest długa, bo raptem ma długość trochę ponad kilometr i szerokość nowej jezdni to będzie mniej więcej 600 metrów. Długość całej nowej trasy tramwajowej w formie doschodnika, czyli zielonej, będzie to około 500 metrów, No i oczywiście będą też nowe drzewa na całym odcinku, trochę nowych drzew, jak i również mnóstwo krzewów, ponad 900 i ponad 3000 bylin, traw i cebulkowych kwiatów. Koszt inwestycji to mniej więcej 48,5 miliona złotych netto, mniej więcej, bo cały czas nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na tą budowę. Przetarg na tą budowę trwa i aktualne zakończenie składania ofert jest na 18 lipca, ale jest cały czas to przekładane od paru miesięcy, więc zobaczymy, czy już faktycznie 18 lipca zakończy się składanie ofert i rozpocznie się proces analizy ofert, a następnie rozstrzygnięcie całego przetargu. Jak przetarg zostanie rozstrzygnięty i zostanie podpisana umowa, wykonawca będzie mieć 22 miesiące na zrealizowanie tej całej inwestycji, czyli mniej więcej to się skończy w 2025 roku. Co tu już nie mówić, ta trasa tramwajowa jest tutaj potrzebna. To, że samochody aktualnie mają tutaj więcej miejsca i autobusy lepiej korzystają z tej trasy, dlatego że wcześniej tramwaje ją po prostu im oddały, a teraz to się zmieni i ponownie tędy przejadą tramwaje. Czy to jest lepiej, czy to jest gorzej? Dajcie znać mi w komentarzach. Według mnie Wilanów zasługuje na szybki dojazd do metra Pole Mokotowskie i ogólnie do metra, a to czemu tramwaje nie jadą Aleją Wilanowską bezpośrednio do metra Wilanowska, powiem wam w kolejnym filmie, bo o tym już parę razy mówiłem, ale jak nie zapomnę, to oczywiście wspomnę o tym też w filmie z tramwaju do Wilanowa, który się pojawi w tym filmie i zobaczycie, bo już faktycznie na Puławskiej są poukładane te rozjazdy w kierunku Rakowieckiej, bo tutaj macie wszystkie ujęcia z maja 2023, a teraz już w lipcu faktycznie na Puławskiej pojawiają się rozjazdy, a tramwaje na Puławską wrócą mniej więcej z początkiem nowego roku szkolnego. Także dużo inwestycji tramwajów się teraz dzieje. I oczywiście to nie same inwestycje realizowane tutaj w okolicy. Obok metra Pole Mokotowskie, a właściwie na stacji metra Pole Mokotowskie, powstają trzy nowe windy. Jedna winda na peron i dwie windy po stronie wschodniej i zachodniej wyjść na północnej Głowicy. I teraz to jest realizowane. Tutaj na takim krótkim skrócie możecie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, a więcej ujęć zobaczycie już niedługo w filmie, jak tutaj się pojawię i nagram to z ziemi i również z poziomu peronów, bo tam na peronie dosyć ciekawie ta winda będzie zlokalizowana na samym środku peronu, a jednak z dojściem na antresoli. Jak to dokładnie będzie wyglądać, o tym już niedługo, jeszcze w tym miesiącu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania albo przycisku subskrybuj i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.
Serwer Wizolandia zdecydował, że ten film dzisiaj się pojawia, no i dzisiaj się właśnie pojawił. Do zobaczenia. Cześć!